Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Nasz dzisiejszy bohater wielu osobom kojarzy się z powieścią Ogniem i Mieczem albo z jej ekranizacją Jestem zawołaniem Kozaków na Jaremu! Tylko czemu oni na tego Jaremu tak chcieli iść? Co on nim zrobił? Otóż, moi drodzy, to był prawdziwy młot na Kozaków. Gdyby nie on w pewnym momencie, to z naszym krajem mogłoby być krucho. Jak to się w ogóle stało, że nasz dzisiejszy bohater w pewnym momencie stał się kluczowym dowódcą i czy za tą rolą szła odpowiednia ranga? Czy dla ludności cywilnej? Niewinnej ludności cywilnej był tak samo brutalny co dla buntowników i najważniejsze, ile kosztowała wódka w obleganej twierdzy? Czas na nowy odcinek historii bez cenzury, a w nim Jeremi Korybut Wiśniowiecki. Co to u licha znaczy korybut? Nie wierzę, że tylko mnie to w szkole zastanawiało, więc od tego zacznijmy. Otóż ród wiśniowieckich, przynajmniej według rodów wiśniowieckich, pochodzić miał od jagiellonów, konkretnie to miała być boczna odnoga. Od brata Władka Jagiełły, który miał na imię właśnie korybut. I na pamiątkę tych jakże szlachetnych korzeni, owa familia nie tylko tak nazywała swój herb, ale również to cały korybut wrzucali sobie w dane osobowe. Mało tego, tytułowali się też książętami. No i tak jak dawniej Jagielonowie urzędowali na Litwie, tak? Nie. Kiedy Jeremi przyszedł na świat, czyli w 1612 roku, to jego familia już wtedy od długiego czasu zarządzała terenami na wschodzie naszego dużo większego wtedy państwa. Między innymi chodzi o ziemię na Zadnieprzu. Ale za tymi dużymi terenami nie szły bonusy w postaci choćby beztroskiego, komfortowego życia, czy wysokiej pozycji w państwowej hierarchii. Nie, ojciec Jeremiego nie dość, że miał długi, to jeszcze wśród elit za bardzo się nie liczył. Za to lubi wciskać nos w nie swoje sprawy na przykład w sprawy polityki wewnętrznej Mołdawii. Za co go zresztą na tej Mołdawii w końcu zabili? Konkretnie otruli go komunią. Matka Jeremiego mocno to przeżywała, ale nie bardzo długo, bo potem umarła i już nic nie przeżywała. Tak czy inaczej paroletni Jeremi trafił pod opiekę do swojego dalszego krewnego senatora Konstantego Wiśniowieckiego. I to wychowanie u niego na dworze naprawdę mnóstwo Jeremiemu dało. Wykształcił się, zjeździł kawał Europy z synami swojego opiekuna, ale jest jeszcze coś, o czym nieczęsto się mówi, a to naprawdę bardzo ważne. Otóż ochrzczony i przez parę lat wychowywany w obrządku prawosławnym Jeremi, nagle trafił między katolików i dorastał, rozumiejąc oba te wyznania. I dzięki temu w dorosłym życiu nie miał uprzedzeń religijnych. Fakt później, niej, przeszedł na katolicyzm, ale to nie tak, że nienawidził prawosławnych. Nic z tych rzeczy. Nienawidził buntowników. Aż mnie telepie na samą myśl! Spokojnie, panie Jeremi, zaraz do tego dojdziemy. Tymczasem nasz bohater po osiągnięciu odpowiedniego wieku i po odbyciu nauk oficjalnie już przejął dobra po ojcu. Jak już wspomnieliśmy, nie były one bardzo małe, jakieś 4,5 tysiąca gospodarstw, ale to jest naprawdę nic przy tym, co osiągnął, do czego doszedł. Znowu wybiegając lekko w przyszłość, chwilę przed wybuchem powstania Chmielnickiego. Jeremi miał pod sobą, że się tak wyrażę, jakieś 38 tysięcy gospodarstw. 30 miast. Pracowało dla niego ćwierć miliona chłopów mniej więcej, a dochód z tego wszystkiego roczny to było jakieś 600 tysięcy złotych, przy czym budżet państwa wtedy wynosił 12 baniek. Poza Zadnieprzem miał też ziemię na Wołyniu i w województwie ruskim. Łącznie zarządzał terenami o powierzchni mniej więcej 18 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to było w zasadzie małe państwo. Jak do tego doszedł? Mądrymi decyzjami i przemocą. Bo z jednej strony wysyłał osadników na niezamieszkałe tereny jak była okazja, to kupował od sąsiadów ziemię, a z drugiej strony, jak uważał, że jakieś tereny mu się należą, to je po prostu najeżdżał, bo miał prywatną armię. Wychodził z założenia, że nie będzie czekał parę lat na decyzję z sądu. Przegra proces. To odda, a w tym czasie nie będzie przynajmniej stratny, bo nie korzysta z terenów, na których mógłby po prostu zarabiać. I pamiętajcie, nie mówimy tutaj o najeżdżaniu bezbronnego chłopstwa. Nie, najeżdżał innych szlachciców, bo akurat bezbronne, proste chłopstwo to pod Wiśniewieckim miało naprawdę nieźle. Jeremi fundował na swoich włościach klasztory, kościoły, ale i szkoły dla wyznawców wszystkich wyznań. Nikogo nie uważał za lepszego albo gorszego. Jak jakiś osadnik chciał się u niego. Osadzić, to na dzień dobry był zwolniony z 20 lat pańszczyzny. Jeremi starał się też zapewniać swoim, nazwijmy to podopiecznym ochronę przed wizytami zbrojnymi Tatarów i bardzo był przez to ceniony przez lokalne chłopstwo w przeciwieństwie do politycznej elity. Tam zawsze Jeremi był trochę na marginesie, mimo że jego prywatna armia bardzo pomagała koronie w wojnach. W 1632 roku Rosja w swoim stylu, czyli z pogwałceniem traktatu pokojowego, zaatakowała nasz kraj i zaczęła się wojna smoleńska. Nie trwała ona bardzo długo, ale Jeremi miał w tym swój spory udział. Co prawda nie brał udziału w głównych walkach, ale robił świetną robotę na zapleczu. Sam dowodził sfinansowaną przez siebie kilkutysięczną armią, która zgodnie z natowską filozofią upośledzała logistykę wroga, atakując z Dnieprza. Szło to Jeremiemu świetnie. Nie gorzej było ze zdobywaniem twierdz, ale na to miał po prostu za małe siły, a na wsparcie w tamtych okolicach nie miał co liczyć. Podobnie jak na wdzięczność po całej wojnie, bo elity znowu go olały. Tyle dobrego, że Jeremi nie miał w zwyczaju użalać się nad sobą, a jakby nawet mu się zachciało, to od pewnego momentu miał komu. Bo również w latach 30. nasz bohater się ochajtał. I to niezbyle kim. Z gryzeldą zamojską córką, spadkobiercy. Tego zamońskiego. O samych ich relacjach w małżeństwie nie wiemy przesadnie wiele, natomiast warto zwrócić uwagę na pewien smaczek na ich weselu. To była jedna z tych historycznych chwil, co do której rangi nikt nie mógł sobie w pełni zdawać sprawy w momencie, jak to się działo. Tak czy inaczej, mowę do państwa młodych wygłaszał wojewoda Bełski Jakub Sobieski, a zatem gość, który przemawiał i jeden z adresatów tej przemowy mieli się okazać ojcami polskich królów. Tak, syn naszego dzisiejszego bohatera zgarnął najważniejszą fuchę w kraju, natomiast jego ojciec Jeremi musiał bardzo mocno walczyć o swoją pozycję, pokazując się od najlepszej strony jako dowódca i to nie tylko przy okazji powstania Chmielnickiego, z którym się go powszechnie kojarzy. Tych powstań było wiele, i oczywiście najważniejsze z nich i cały klimat wokół tych powstań to jest temat na oddzielny odcinek, ale musimy sobie chociaż skrótowo dzisiaj wytłumaczyć, kim byli kozacy zaporowcy i czemu się buntowali. W dużym skrócie, jeśli chodzi o tę drugą kwestię, bo mieli powody. Kozacy zaporoscy nie do końca byli rdzennymi mieszkańcami tamtych ziem. Przebywali z różnych stron i z różnych powodów, w dużej części, żeby uniknąć kary, bo po prostu byli przestępcami. Często przyjeżdżali tam tylko sezonowo, żeby większą ekipą wybrać się na tereny zależne od Turcji, nałapać łupów, a na zimę wrócić w głąb kraju. Byli to więc ludzie, którzy mieli wojowanie we krwi i wybuchowy charakter, podkręcany jeszcze dodatkowo zamiłowaniem do picia. No, wybuchowa, którą warto mieć po swojej stronie. Polskie władze doskonale o tym wiedziały i powstało coś takiego jak rejestr kozacki, czyli zbiór kozaków, którzy mieli wojskową umowę o pracę z polskim państwem. Naprawdę to były dobre finansowo warunki generalnie praca marzeń dla wojownika, przy czym nasi rządzący zachowywali się w tej kwestii jak naprawdę najgorsze, bezduszne korpo, jak klimat polityczny był zły. Na przykład grozili nam Moskale, to była taka narracja: Kochani kozacy, wy nawet nie wiecie, jak my was cenimy. Zwiększamy rekrutację, zapraszamy do współpracy, razem odniesiemy sukces. A jak już przychodził pokój, no to się narracja zmieniała i było: no, kozaki, Wiecie, realia już są inne, my odnieśliśmy sukces, ale no będzie redukcja etatów. Co zrobić? Także większość z Was niech sobie szuka. Innej roboty nie do końca nas obchodzi. Jakiej i co z Wami będzie? Nara! Nie ma się zatem co dziwić, że wybuchowi z natury kozacy po paru takich akcjach Wściekli się i rozpoczęli bunt, a nawet całą serię, bo przed powstaniem Chmielnickiego było jeszcze kilka rebelii, które zostały naprawdę potężnie stłumione przez polskie siły, w tym przez te, które wystawił i którymi dowodził również Jeremi. I te polskie zwycięstwa kończyły się jeszcze mocniejszym dokręcaniem śruby kozakom, zmniejszaniem rejestru, tak, za karę. Aż w końcu przyszedł rok 1648, kiedy to na czele kolejnego buntu stanął koleżka, którego by oto wcześniej raczej nie podejrzewano. Bo Bohdan Chmielnicki przez długie lata był wiernym poddanym polskiej korony. Jego ojciec to w ogóle oddał za nasz kraj życie w bitwie, a on sam był skutecznym, wiernym urzędnikiem, pisarzem wojsk zaporoskich. I pewnie by tak zostało, gdyby nie chciwość i dziewczyna. Nie jego chciwość, za to jego dziewczyna. Był taki gość pod starości Czapliński, który uwiódł Chmielnickiemu laskę, próbował zabić jego syna i w ogóle najechał jego tereny. Bogdan uciekł do wściekłych wtedy na polskie Kozaków, gdzie zyskał bardzo duży szacun i po pewnym czasie już na ich czele rozbujał kolejny bunt, który w ogóle na początku naszych nie przestraszył. Oj, błąd wać panowie! Nasi tradycyjnie zebrali wojsko i pewni swego dostali straszne lanie. Najpierw pod żółtymi wodami, a potem pod korsuniem. I to lanie takiego kalibru, że hetmani trafili do niewoli. Władek IV, nasz król, był absolutnie przerażony, ale nie jakoś bardzo długo, bo umarł. I wtedy sobie wszyscy zdali sprawę, jak mamy przegwizdane w kraju, bo nie dość, że powstanie, nie dość, że porażki w dwóch bitwach, to jeszcze bez królewie. To trochę tak, jakby nasza kadra grała ważny mecz, a po 10 minutach było już 2-0 w plecy, lewego ze szczęsnym już by znieśli na noszach, i jeszcze trener umarł. Nagle okazało się, że jedynym, który ma odpowiednio duże siły, żeby w tamtych okolicach wroga powstrzymać, jest nasz Jeremi, coraz częściej zwany Jaremą Wiśniowiecki. To był jego moment, żeby zostać bohaterem. To był jego moment, żeby uratować Polsce dupę i zaczął do tego przystępować bardzo chętnie, przy czym z powodów o wiele bardziej przyziemnych, niż mogłoby się wydawać, bo przede wszystkim ten bunt rozkręcał się zaraz za jego płotem i było tylko kwestią czasu, jak rozleje się na wszystkie jego ziemie, co mu się kompletnie finansowo nie opłacało. Nie dość, że zbuntowani kozaccy wojownicy łupili potwornie, to jeszcze zabijali tych, którzy nie chcieli się do nich dołączyć. Co gorsza, chłopów, którzy chcieli, było naprawdę wielu. Jeremi więc, owszem, miał na uwadze dobro kraju, ale przede wszystkim chciał utopić to powstanie we krwi jak najszybciej i jak najbardziej pokazowo, żeby wybić ludziom na przyszłość takie pomysły z głów. Przy czym chciał je utopić we krwi nie byle jakiej. Muntownicy Chmielnickiego, w większości biedni chłopi, jak wpadali do wsi i okazywało się, że obecna tam drobna szlachta, bogatsze chłopstwo czy Żydzi nie tylko nie chcą się do nich dołączyć, ale też dzielić tym, co mają na gospodarstwie, no to zaczynały się gwałty i morderstwa, poprzedzone często torturami. Zdarzały się sytuacje, jak kobietom w ciąży zaszywali koty w brzuchu albo że noworodki smażyli albo obdzierali żywcem ze skóry. Z kolei Jarema w miarę możliwości ewakuował ludność cywilną z terenów zagrożonych nieprzyjemną w skutkach wizytą buntowników. Również Żydów, na których powstanie Mielnickiego, w dużej części chłopi, jak już wspominaliśmy, byli szczególnie cięci, a zatem niewinni mogli liczyć na pomoc Wiśniewieckiego. Gorzej buntownicy! Dla nich Jarema nie miał żadnej litości i też kazał używać brutalnych metod. Każdy, kto się zbuntował, ale i każdy, kto jakkolwiek powstańcom pomagał, miał umrzeć. I to umrzeć tak, żeby czuł, że umiera. To zresztą słowa samego Jaremy. Najpopularniejszą metodą dostarczania tego typu doznań było palowanie i tego najczęściej nasz dzisiejszy bohater używał. Wiśniewiecki był takim polskim władem palownikiem. Przy czym, żeby było jasne, ta jego zbrojna ekipa nie była skuteczna jedynie wobec pojmanych albo względnie bezbronnych, bo spacyfikować wieś to byle banda uzbrojonych oprychów potrafi. Nie, to było zaprawione w bojach i naprawdę świetne wojsko, które szybko pokazało Chmielnickiemu, że o panie, tak łatwo to nie będzie wcale. Pierwszy zimny prysznic nasz bohater zafundował w dużej jednak mierze chłopskiej armii powstańców pod Machnówką i Konstantynowem, gdzie naszych poległo około 300, za to przeciwników nawet i 15 tysięcy. Wiśniewiecki jednak dopiero rozkręcał swoje wojsko, tymczasem ręczny w tej strasznej machinie łomotu zaciągnęły w pewnym momencie nasze władze. Pytanie czemu? Bo w kraju nadal było bezkrólewie, a sejm konwokacyjny, który się zebrał w Warszawie, nie mógł się zdecydować, czy kontynuować walki z buntownikami, czy się z Chmielnickim jakoś może dogadać. Jarema zostawił swoich ludzi w twierdzy z Barasz i pojechał uświadomić odklejonej elicie, że nie możemy teraz robić pauzy. Buntownicy faktycznie potrzebują przerwy, ale nie żeby się z nami dogadać, tylko żeby zdążyło do nich wrócić tatarskie wsparcie. Jednak mimo doświadczenia i mimo najlepszej wiedzy, co się dzieje na wschodzie, nikt Jaremy nie posłuchał. To znaczy, może inaczej. Faktycznie podjęto decyzję o kontynuowaniu działań, ale w naprawdę beznadziejny sposób. Zapadła decyzja, że w miejsce pojmanych hetmanów wyznaczy się tymczasowych następców, tylko nie specjalistów, doświadczonych, mających dużą wiedzę co do lokalnych problemów, jak Jarema, tylko bardziej urzędasów, którym jeszcze do pomocy da się komisarzy w liczbie 32. Wojna to jest tego typu zjawisko, gdzie wymagane są często szybkie, zdecydowane ruchy. Tymczasem na wschód ruszyło wojsko bez wyraźnego dowódcy, za to z dużym zarządem. No czy to się sko Zakończyło stosem polskich trupów po kolejnej bitwie? Nie do końca, bo jak nasi stanęli pod piławcami, to nawet nie zrobili jednego dużego, dobrze ufortyfikowanego obozu, tylko podzielili się na sześć, gorzej zabezpieczonych. W pewnym momencie padła Plotka, że lada moment z ogromną armią zjawi się chmielnicki, a tu część zarządu uciekła. Zaczęła się straszna panika. Tym bardziej, że wojska kozackie faktycznie niebawem się pojawiły, ale nie parły do wielkiego starcia, tylko podszczypywały jakieś tam luźne polskie oddziały. Tymczasem nasi zaczęli spierniczać w popłochu. Jedynie Jarema starał się jakoś ogarnąć towarzyszy, no ale nie miał szans. W końcu sam musiał uciekać, tyle że jako jeden z ostatnich, więc to nawet nie było upokorzenie w. Bi Bitwie. To było upokorzenie naszych bez bitwy. Cios z liścia prosto w honor. Nie ma się co dziwić, że jak uciekinierzy zatrzymali się w Lwowie, zaczęli się zastanawiać, co dalej, i padła propozycja, żeby może jednak faktycznie komuś przekazać dowództwo takie zdecydowane, i żeby to był Jarema, to nasz dzisiejszy bohater nie chciał takiego zaszczytu nadanego w desperacji, chyba tylko po to, żeby było na kogo zwalić winę. W razie czego nie, nie chciał brać na klatę tego bajzlu. Ale w końcu dał się uprosić, więc na szybko zorganizował obronę lwowa i wyjechał. Stchórzył? No zdarza się. Co? Nie w ogóle, co ty tu robisz za fajdancu? Wąz odcinka. A Jarema doskonale wiedział, że nie lwów w tym momencie jest najważniejszy, a zamość. Jak zamość padnie, no to w zasadzie po ptakach. Kozacy będą mieć autostradę aż do samiuśkiej Warszawy. W związku z tym postawił na odbicie wroga, inaczej odbicie się wroga właśnie od Zamościa. a szanse były na to spore, bo to była wtedy najnowocześniejsza twierdza we wschodniej Europie. I Jarema miał rację. Za zamość kozacy nie przeszli, szła zima, zadowolili się jedynie okupem, bo musieli się zawijać pod kijów. Można było na chwilę odsapnąć, ale to nie znaczy, że Jarema wtedy próżnował. Pojechał na wybory nowego króla, którym ostatecznie został Józef Piłsudski. Nie, no, żartuję, Jan Kazimierz Waza, który jednak poszedł na potężne ustępstwa. Chmielnickiemu dano choćby tytuł Hetmana Zaporowskiego, z kolei Wiśniewieckiemu nie dano nic, mimo że nikt nie miał wątpliwości, kto uratował koronie ZAT. Ustalono też zawieszenie broni do maja 1649 roku i najwyraźniej liczono na to, że w razie czego cały czas Niedoceniany przez elitę, ale uwielbiany swoją drogą przez wojsko, Jarema ogarnie temat. Cały czas jako asystent tymczasowego dowódcy. Konkretnie asystent panicza Firleja, którego uczyniono dowódcą twierdzy z barasz. Która to miała być głównym punktem oporu, jak walki z kozakami zostaną wznowione, ale to był tylko tytuł. Wszyscy wiedzieli, że i tak dowodził faktycznie, będzie Jarema Wiśniowiecki. Sam zbaraż to była w sumie spoko twierdza, tylko za mała, jak na 15-tysięczne wojsko, które tam wysłano. Duża część musiała się usadowić pod twierdzą. Tak też zrobiono i zaczęło się oczekiwanie na wroga, który w końcu przybył bardzo licznie. Przeciwników pod wodzą Chmielnickiego było z 300 tysięcy, ale mimo to kilka prób szturmu spełzło na niczym. Co więcej, nasi wyprowadzali kontrataki konnicy, na czele których był oczywiście, że nasz Jarema. W końcu Chmielnicki stwierdził, że kurde, trzeba zmienić taktykę na oblężenie. Mutownicy odcięli więc drogi, zaczęło się walenie z artylerii, ale to był dopiero początek kłopotów naszych, bo zalegające w stawach pobliskich trupy zatruły wodę. Jedyną studnię w twierdzy też ktoś zatruł. Nie tylko picie się kończyło, ale i jedzenie. W pewnym momencie zaczęto żreć konie, ale mimo tego nie było w twierdzy Solidarności. Wiecie, zawsze się znajdzie ktoś, kto na kryzysie chce zarobić. Tak samo było w zbarażu. Jak ktoś miał zakitrane zapasy, to żądał ogromnych pieniędzy za ich odsprzedanie. Chleb za 5 zł, podczas gdy w tym czasie w Lwowie można było kupić za 18 zł 300 litrów zboża. Kwarta owsa za 90 zł, podczas gdy parę kilometrów dalej wtedy chłop z pocałowaniem ręki sprzedałby woła za 25. No i wódka. Kwarta gorzałki za 12 zł, podczas gdy normalnie kosztowała też 12 tylko groszy. A jakby tej drożyzny było mało, to jeszcze w pewnym momencie wybuchła jakaś epidemia i ogromna część obrońców z baraża dostała tytanicznej sraczki. Chmielnicki, bucu, Zaraz wypuszczę na was konnicę! Nie strasz, nie strasz! Bo co? No i już ty wiesz! Jarema starał się robić dobrą minę do złej gry, odwiedzał szpital, jak już wiecie, brał udział w walkach, ale też rozpuszczał plotki, że lada moment przybędzie władca z odsieczą. Tymczasem domyślał się, że król pewnie nawet nie wie, jak okropna jest sytuacja w twierdzy. W końcu uznał, że musi wysłać kogoś, kto króla o tym poinformuje. Wysłał konkretnie trzech gości, w tym wać pana Mikołaja Skrzetuskiego, który jako pierwszy dotarł do króla i poinformował go o po prostu strasznej sytuacji w zbarażu. Król przybył na miejsce z ekipą, ale wcale nie skończyło się wojskowym wjazdem na plecy przeciwnikowi, jak u Tolkiena, tylko do negocjacji. One co prawda skończyły się zawinięciem oblężenia spod z baraża, ale generalnie poza tym, że Jarema przeżył, to chłop nie miał się zbytnio z czego cieszyć. Fakt, w konflikcie nastąpiła chwila oddechu, ale nasi poszli na straszne ustępstwa wobec buntowników. Na przykład oddali. Część ziem należących do Wiśniewieckiego. Okej, okay, Jarema może i był sławny w związku z tym wszystkim i szanowany w wojsku, ale miał straszne długi. Miał jeszcze mniej ziem, a o hetmańskiej buławie w ogóle nie było mowy, tym bardziej, że starych hetmanów wypuszczono z niewoli. Jarema miał prawo być wściekły, ale pozostał wierny. Wszyscy bowiem rozumieli, że to nie jest taki trwały pokój, tylko taki bardziej rozejm, bo ani nasz kraj nie mógł sobie pozwolić na takie beznadziejne warunki, ani Chmielnicki i jego buntownicy nie byli do końca z tego wszystkiego zachwyceni. Wszyscy czuli w powietrzu, że jeszcze będzie dogrywka, i faktycznie doszło do niej w 1651 roku pod beresteczkiem. Formalnie wtedy to nasz król miał pod sobą wojsko. To on dowodził. Miał pod sobą około 80 tysięcy wojowników, którzy w boju starli się ze 130 tysiącami buntowników. Zgadnijcie, kto odegrał ważną rolę w tym starciu. Oczywiście, że Jarema, który osobiście bez zbroi, bez czapki, nawet za to z szablą w ręku, poprowadził jakieś 3,5 tysiąca jeźdźców z lewego skrzydła i ten manewr tak zniszczył szyki wroga, że ostatecznie bitwa skończyła się tak, że naszych poległo z 700, za to przeciwników 30, a nawet 40 tysięcy. Jarema znowu świetnie się spisał, ale żaden awans za tym nie poszedł. Niewykluczony jednak, że był z siebie na tyle zadowolony, że postanowił potężnie swój sukces opić, a następnego dnia miał kaca. Kronikarz zanotował bowiem, że na zajutrz, w poniedziałek z pragnienia ogórków się najadł i miodu się napił. Co tu będziemy się oszukiwać, brzmi dziwnie znajomo. Ale potem miało być już tylko gorzej. Zaczęły się jakieś straszne sensacje żołądkowe, przez co odesłano go dalej, żeby się nim medyk porządnie zajął. Ale wszyscy byli przekonani, że chłop zaraz wróci do formy, choć młody jest. I faktycznie miał 39 lat dopiero, ale nie. W pewnym momencie już sam Jarema zdał sobie sprawę, że to już jest koniec. Zdążył przyjąć sakramenty, przyznać, że trochę głupio wyszło, bo gdyby to od niego zależało, to wolałby polec w boju, a nie tak. No ale co robić? I odszedł. Był 20 sierpnia 1651 roku. Podejrzane to, co? No jasne, szybko pojawiły się plotki, że Jaremę otruto, albo kozacy jakoś zmyślnie, albo być może polscy zazdrośni przeciwnicy polityczno-wojskowi. Tymczasem najprawdopodobniej to wcale nie tak, bo mamy dość obszerny opis z jego sekcji zwłok. Nie tylko medycy nie znaleźli śladów trucizny, ale też. Znaleziono w nim niesłychanie tłustość wielką. Kiszki tak łojem oblane, jako u wieprza być nie mogą tłustrze. Serce tak tłustość oblała, że szpilką nie było gdzie tknąć i płuca bardzo zniszczały. A zatem, najpewniej to beznadziejna dieta i bardzo stresująca robota, wykończyły jednego z naszych najbardziej niedocenionych wojskowych. Oczywiście, na co by Jarema nie umarł, kozacy byli zachwyceni. Całe szczęście, że w naszych czasach nie trzeba już ryzykować życiem, żeby toczyć wielkie boje dzięki grom wideo. Co więcej, w przypadku gier jest większa szansa, że nasze sukcesy zostaną docenione awansami. Co prawda wirtualnymi, ale zawsze, a nie jak z Jaremą. O jakie konkretnie gry mi chodzi? Oj sporo ich, oczywiście kozacy. Cywilizacja Europa Universalis, Mountain Blade, ogniem i mieczem. A wszystkie te tytuły, i oczywiście masę, masę innych też, znajdziecie na G2A w świetnych cenach. Co więcej, mamy dla Was kod promocyjny, dzięki któremu będzie jeszcze taniej. Więc już całkiem, jakby to powiedział Chmielnicki, kozacko. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało. A my widzimy się niedługo. Ale mowę do Państwa młodych wygłaszał Wojewóda. To je voda. Ne moglo hlepno.